Jakiś czas temu energetyka zamknęła biuro obsługi interesanta. Co się z tym wiąże? Więc grudziąc za nie chcąc wymienić licznik, zmieniamy mieszkanie i tak dalej, musiał jechać ze swoimi sprawami do Torunia. Nie ma takiej możliwości załatwienia bieżącego tych spraw. Wszyscy o tym wiedzą. Co władza robi, żeby to odkręcić, no, żeby jednak grudziąc za nie prawie 100-tysięczne miasto z okolicami, mówimy, jeżeli chodzi o szpital, to tam około 200. I jakby, jak energia może pozbawić mieszkańców tak dużej aglomeracji dostępu do biura obsługi interesantów? Myślę, że tutaj władze powinny się wykazać troszkę w imieniu mieszkańców, powalczyć o te sprawy, bo to dotyczy jak wiem, dużej populacji mieszkańców. Punktu obsługi interesantów Grudziądzu, który został zlikwidowany z dniem 1 lutego bieżącego roku, prezydent Grudziądza rozmawiał na ten temat z prezesem Mirosławem Bielińskim, prezesem Energii S.A., czyli naczelnym całego tego holdingu. Niestety decyzja nie jest pozytywna dla mieszkańców Grudziądza, ale też nie Grudziądza, bo również dotyczy to takich miast jak Elbląg, Koszalin, Słupsk, Włocławek, Kalisz. Wszędzie w tych miastach zlikwidowano tego typu punkty. W odpowiedzi, bo również pan prezydent wystosował pismo z takim apelem, aby przywrócić, ponieważ sprawa dotyczy zwłaszcza przede wszystkim osób starszych, to uzyskaliśmy odpowiedź, że sprawy związane z przepisaniem licznika, to o czym pan radny wspominał, z zawiązaniem umowy, można dzisiaj w prosty sposób, według oczywiście koncernu Energa, załatwiać poprzez internet bądź też teleobsługę, z czym oczywiście prezydent się nie zgadza i nadal prosi o przywrócenie takiego punktu. Również zaangażowany został w to pan poseł na Sejm Tomasz Szymański, który również wysłał, czy nawet interpelację w Sejmie złożył na ten temat, aby Energia jednak pomyślała o tych osobach, które nie są dzisiaj biegłe w różnych narzędziach tych informatycznych.